Ja mieszkam na Dywizjonu i uważam, że Dywizjonu jest osiedlem naprawdę pięknym, ładnym, przestronnym, a całą Hutę uważam za cudowną. Przepięknie była zaprojektowana i zbudowana. Ja przyjechałam do Huty mieszkać w 1965 roku i przepracowałam całe swoje życie w Hucie imieniem Lenina, Sędzimira i Mitala. W Nowej Hucie na kombinacie pracowała większość mojej rodziny. To był moja mama, mój tata, brat mojej mamy, siostra, ja. Natomiast dzieci moje nie podjęły pracy w Hucie zupełnie inaczej, gdzie indziej pracują. Pierwsza moja praca była na W1, Wydział Odlewni i przyszłam do pracy jako goniec do sekretariatu. Tam spędziłam pół roku, po pół roku przenieśli mnie do Rachuby i liczyłam zarobki ludziom na odlewni. Przepracowałam tam do 75 roku, a w 75 roku przeniosłam się na warsztaty szkolne Huty imieniem Lenina, zawodówki tej na Złotej Jesieni. Później był ten okres taki trochę smutny, bo strajkowaliśmy, nie? Czyli chcieliśmy czegoś innego. Przeżyła mi to ZOMO, to szczelaniny. Moi rodzice mieszkali na Kazimierzowskim, to był epicentrum tych wszystkich wybuchów. No i tyle. No a przeszłam 3 lata temu na zasłużoną emeryturę. Przepracowałam do 62 roku prawie swojego życia. No i w tej chwili jestem obecnie na emeryturze. Jeszcze sobie tak dorabiam trochę, 2 razy w tygodniu gdzieś tam chodzę, o coś robię. Mi się bardzo dobrze pracowało. Nie trafiałam nigdy na ludzi złych, dobrych i przełożonych, i współpracowników, kolegów. I tyle. A tak to chyba bym nie zmieniła nic. Kotłownie dymiły do czasu, jak rolę kotów przejęło Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i ciepło szło z kombinatu, a później z Łęgu. Ale gdzieś tak do początku lat 60. te kotłownie potężnie dymiły. Ale to na każdym osiedlu była taka kotłownia? Na każdym osiedlu, tak jest. Przecież jest podobnego rodzaju kotłownie jest na osiedlu. Willowym, na Skarpie, na Centrum B. Na Centrum C. No i schodzi. Jaki pogłos. Jaki widok. Ale jasna. Gdzie pani jest? No. Nie wiem właśnie. Powiem wam, że ta wysokość, te kolumny. Tak. To jest poziom pierwszy kotłownia. Znaczy powiem tak, coś pan ściemnia, bo na moje oko w kotłowni powinien być piec, a tu pieca ni widu, ni słychu. Proszę panią, piece zostały zlikwidowane
Na początku lat 70. Ale zlikwidowane w sensie, że nie działają? Czy w ogóle są... Nie ma ich? W ogóle nic nie ma. A chociaż miejsce po nich zostało... Tak, ale cała infrastruktura techniczna tu, na tej kotłowni, została całkowicie zlikwidowana. I tutaj były właśnie, proszę Panią, aparatura kontrolno-pomiarowa, były kotły, albo były jeszcze głębiej. Ale tu mamy co? Wentylację? Co jest tu w środku? Tu są przewody... Tu? Gdzie? To. Tu jest przewód kominowy. Główny przewód kominowy, który idzie na samą górę. Aha. A tu klasa robotnicza otrzymywała ostrzeżenie. Nie zdejmuj osłony w czasie pracy. Uruchamianie i wyłączanie silników dozwolone jest wyłącznie osobom upoważnionym. Co świadczy, że tu były silniki elektryczne i to są podstawy. Proszę, tu nawet widać Pani przewody wystającą z rurek trójfazowe, które zasilały silniki trójfazowe. O! I tu są luksfery. No właśnie. A te luksfery są zaasfaltowane. Ale nad nami, mówi Pan zaasfaltowane, to znaczy, że tam jest ulica? Asfalt. Nie, parking. Parking. To schodzimy poziom niżej. I będzie w końcu piec. Ach, oczywiście wirtualny. O, ta konstrukcja betonowa, oryginalna. To jest basen na wodę, widzi Pani? Proszę zobaczyć, jak wszystko zostało ogołocone. Ale powiem Wam, że tak, że pewnie są ludziska, którzy doskonale pamiętają, że coś takiego działało, było. Było, ale i jakby ich zapytał, to by powiedzieli, no jasne. Czemu nie opowiadaliście? No bo nikt nie pytał, nie? No dla mnie w ogóle kosmos, że jakaś kotłownia na osiedlu. To jest takie miejsce, że ja weszłam i... Wszystko, co jest pod spodem kuty. Ja już się zaczynam uczyć, że wszystko najfajniejsze to, czego nie widać, nie?